Widziałyście Kaja? Od 2 dni go nie widziałam. A co? Nic chyba. Nie odzywa się od tylu dni. Obraził się czy co? No coś ty, na ciebie w życiu. Może chory jest. Pytałam jego babci. Spotkałam ją w sklepie. Mówi, że siedzi w swoim pokoju i prawie nie wychodzi. Ale nic nie pisał. Próbowałam na Messengerze i dzwonić, ale nie odbiera. Może to ta nowa gra? Bartek mówił, że Kaj ma jakąś nową grę. Podobno byli bardzo zajarani tym. Może w nią gra? Faktycznie. Coś mówili. Jakaś lodowa królowa? Reaktywacja? Czy coś? Ponoć odlot. Totalny. Najnowsza grafika. Całkiem jak w realu. I zostajesz władcą jakiejś lodowej krainy, jak przejdziesz wszystkie poziomy. Słyszałam, że to gra internetowa. Tylko wybrani dostają hasło, jak rozwiążą jakąś bardzo trudną zagadkę. Nie no, nie mówcie, że gra tyle czasu i dlatego mnie olał. To w ogóle do niego niepodobne. Zawsze dotrzymywał słowa. Coś tu nie gra. Właśnie, że chyba gra. Jednak. Ha, ha. Zabawne. Nie czas na głupie żarty. Martwię się. No to co zrobisz? Pójdziesz do niego? Nie. Jeśli aż tak go wciągnęło, to mnie spławi. Czekajcie. No i co zrobisz? Nic nie poradzisz. Musi skończyć tę grę i wtedy odpuści. Gerda, co jest? Hej, odezwij się. Wow, udało się, ale miałam fart. Zagadka. Yes. Hej, dziewczyny, mam pomysł. Idę po niego. Muszę spadać. Gerda, jesteś tam? Witaj w świecie naszej gry. Twoim celem jest dotarcie do kryształowego pałacu i rozwiązanie ostatecznego zadania wyznaczonego przez władczynię. Zanim tam dotrzesz, musisz odwiedzić kilka miejsc. Szukaj wskazówek prowadzących cię do celu. W każdej misji czeka na ciebie ukryty przyjaciel. By go odnaleźć, kieruj się mądrością i sercem. Powodzenia.
Wytchnienie. Śpi, moje dziecko, śpi. 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 Zostań, moje dziecko. Są takie cudowne. Ale czegoś tu jednak brak. Róża. Najpiękniejszy z kwiatów. Jest jak stary, dobry przyjaciel. Babcia Kaja hoduje takie wspaniałe róże. Och, Kaj! O Boże, prawie nie zapomniałam, przecież po to tu jestem. Nie, niestety nie mogę tu zostać tylko dla przyjemności. Witaj w księstwie szczęścia i bogactwa. Pamiętaj o swojej misji i uważaj. W tej krainie warto zachować trzeźwy umysł. Siema, siema. Chyba tak ktoś mówi po ludzkiemu. Nie znasz nad przypadkiem Broniego? Byłoby mi o wiele łatwiej rozprawić. Niestety nie uczyłam się go nigdy. Trudno, trudno. Będzie trudno, ale jakoś się postaram. Co cię tu przyprowadza, Tchnienko? Szukam Kaja. To mój przyjaciel. Nie widziałeś go czasem? Pomyślmy. Jakie ma pióra? Pióra? Ma blond włosy i jest wysoki. Ma bardzo inteligentną twarz. No i... Bardzo być może, że one go widziały. Księżniczka niedawno za mąż przeszła i z twojego opisu tylko coś mi się widzi, jakby jej mąż już mógłby być twoim przyjacielem. Wrony kraczą, że jesteś bardzo mądrościowy i wiedzopełnisty. Och, to brzmi całkiem jak Kaj. Ale małżeństwo? To mi jakoś nie pasuje do Kaja. Jest jakiś sposób, by spotkać się z księciem i jego żoną i sprawdzić to? Bardzo wykluczone, bardzo. Strażniki, mury, fosy i więcej strażników. A czasu księcieństwa nie ma dla odwiedzaczy. To może ukradkiem go zobaczyć? Na przykład jak je obiad, albo śpi? To być może się uda. Uda! Kra! Moja narzeczniona mieszka za murem pałacowym. Mówi, że jest tam słabiej strzeżone miejsce. Mogłoby ci się tamtędy udać ukradnąć do pałacu. Zaprowadź mnie do tego miejsca, drogi Frodo, proszę. Oki, tylko jakby co to ja, że nic nie wiedział o tej przestępności. Dziękuję ci i życzę ci wszystkiego dobrego. I pozdrów narzeczniony. Znajdujesz się na bezdrożach. Uważaj i pamiętaj, by nie tracić wiary. Nawet w najczarniejszej otchłani można odnaleźć iskierkę światła. Miej oczy otwarte. Postaw ją, przeklęty bachorze! Będzie się ze mną bawiła i spała w moim negowisku. A te fatałaszki oddam mnie. O, ale nieludzkie, to znaczy... Kurkozjady! Bardzo spoko, to coś jest.
Zabiją cię, dopóki ja tu jestem. Ale jeżeli mnie rozgniewasz, to sama to zrobię. A teraz mów, co robię, co mogę. Szukam Kaja, to mój przyjaciel. Taki wysoki, mądry chłopak. Nie tak głośno do gwiazdka, oni mogą to usłyszeć. Chodźmy trochę na bok, opowiesz mi. A! To krótce do pierwszych gminu, co jest? Nie mówi się, że Kaja jest w niebezpieczeństwie, że jeszcze chwila i zmieni się w drugą lodu i umrze. Boże, już prawie zawału dostałam. Dobra, widzę, że tobą nie będzie tak łatwo. Będzie odpuścić się. Trudno. W takim razie ja pomogę ci. Musisz wziąć tu wielki pociąg mojej matki, bo inaczej tam zawalisz. Opowie, jest tu wiązany do mojej matki. On cię powiedzie na pomoc do Laponii i dalej. Ale na granicy kraju musisz go uwolnić. Mieszka stara Laponka. Ona może wiedzieć, jak ci pomóc. No i już póki wszyscy śpią. Udało ci się dotrzeć do Laponii. Jesteś na skraju lodowej krainy. Czyha tu wielkie zło, więc miej się na baczności. Miej otwarte serce, a osiągniesz więcej niż ci się wydaje. Wiem już, co cię tu sprowadza, mała Gerdo. Ale skąd? Powiedziały mi o tobie północne wiatry i szum morza nad zamarzniętymi fiordami. Nie wiem, czy uda ci się uratować twojego Kaja. To trudne, jest we władzy lodowej pani. Słudni złego, tej, która upoiła mu umysł pychą i ambicją. On teraz świata poza nią nie widzi. Wiem, że się uda. Jak tylko na to nie zobaczy, przypomnij sobie, wiem o tym. No może, skoro tak twierdzisz, w czym mogę ci więc pomóc? Uczyń mnie silny. Zbójniczka twierdzi, że masz moc i mądrość, które pomogą porządzić ci magiczny napój, który uczynił mnie niezwyciężoną. Ludzie plotą bzdury. Nie wiesz wszystkiemu, co ci gadają. Masz tu napój. On rozgrzeje cię do dalszej drogi, ale nie uczynię cię silniejszą. Ty już jesteś silna. Dotarłaś tu tylko dzięki swojej miłości i przyjaźni. Jeśli nie ty, to nikomu nie uda się uratować swojego kraju. Ale... wierz mi, masz już wszystko, czego ci trzeba. Pozostała jedynie wiara w siebie. Powodzenia. Dotrzeć do celu twojej misji. Przed tobą ostateczna rozgrywka. Bądź wierna sobie i ufaj swojemu sercu. Powodzenia, Gerdo. Kaj, ty? Cicho, nie krzycz tak. Krzyk po prostu strasznie z mnie dłuża. Kaj, to ja Gerda, znajesz mnie? Gerda, dziwnie imię. Jakaś nazwa jogurtu, albo może jedzenia dla dzieci. Co przecież zawsze ci się podobało? My się znamy? Przestań, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie pamiętasz gier, zabaw, które razem graliśmy, książek, filmów, które sobie porzucaliśmy, a nie twojej babci? Gier. Co musisz kibić w swojej pracy na świecie? Choćby ludzką ziemię całą, choćby czasu
Dziękuję.